Hej Miśki, z tej strony wasz ulubiony muzyczny influencer. Sorry, trochę mnie nie było, ale trochę rzeczy się dzieje ciekawych. Buduję studio, wydałem płytę. O, no okej, to jest kaseta, gimby nie znają, ale how can I help you? Możecie sobie taką kupić. Ona jest zrobiona domowymi, hip-hopowymi warunkami. Jakby Pich tutaj to usłyszał, to myślę, że powiedział, że to jest hip-hop. No i tak, no i dzisiaj mamy też hip-hop. Jest szarówa za oknem, czas jest mocno refleksyjny, powiedziałbym. Jest jesień, jest szaro, więc to jest taki czas w sumie trochę na boom-bapy, na oldschoolowe tematy hip-hopowe. Także dzisiaj mamy piosenkę pod nożem Kuraza. Tym się zajmiemy dzisiaj, procesowaniem wokali pod boom-bapowe brzmienia, pod lo-fi'owe, tłuste, ale i jednocześnie surowe brzmienia. Jak widzicie, generalnie rzecz biorąc, nie jest to rzecz, która jest overprocessed w jakiejkolwiek, w jakąkolwiek stronę, w sensie na breaku w ogóle nie ma nic. Więc tu po prostu w przypadku breaku uznałem, że nie ma go co dłubać, nie widzę tu żadnych problemów. Jeżeli chodzi o bas, to przy tym breaku stwierdziłem, że chcę go troszeczkę otworzyć i wypchnąć w przód, ale nie chciałem tego robić głośnością, tylko brakowało mi troszeczkę wyższych wartości harmonicznych w basie. I problem ten rozwiązał mi Radiator, który jest emulacją saturacji stołowej. Więc po prostu preamp na bas z ładnym kolorkiem. Jeżeli chodzi o sample, najwięcej problemów było w koniunkcji z basem. To znaczy ten do, trzeba było znaleźć taki sweet spot, żeby on nie mulił ani za bardzo, ani żeby mu za dużo nie ucinać dołów. Trzeba pamiętać o tym, że te okolice w przypadku rodsów, w przypadku gitar, w przypadku wokalu, to są okolice, gdzie mamy fundamentale, no to są dość istotne wartości muzyczne, których nie chcemy się pozbywać w żadnym wypadku, bo one nadają kolor, one nadają tak naprawdę ciepło i barwę w tym konkretnym przypadku, więc nie dość, że zostawiłem generalnie 12 dB na oktawę, to nie jest ostry cut, raczej bym stronił od takich rozwiązań. W przypadku tych mniej agresywnych slope'ów ten sweet spot będzie krótszy, to znaczy trzeba po prostu znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie na tym stoku znajdują się wartości, które chcemy uciąć dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy. Drugą rzeczą było to, czyli tak naprawdę wyeksponowanie tych wartości harmonicznych, które nas interesują, one w koniunkcji z breakiem tak naprawdę dopiero w ciekawy sposób wybijają się do przodu. Teraz, jeżeli chodzi o górne częstotliwości, ja nie jestem zwolennikiem wydobywania powietrza w ten sposób. High-end polish, taki on nie zawsze znajduje się na back sandalu. Czasami oczywiście tak. Czasami znajduje się w takich okolicach tak nisko jak tu. Ta góra jest taka radiowa w tym przypadku, no natomiast to jest po prostu track lo-fi, który jakby w ten sposób chciałem to ugryźć i z bitem działa tak. Tak, więc to był tylko po prostu dobrze przemyślane kilka cutów. Jeżeli chodzi o ten horn, to musiałem wypchnąć do tyłu, więc to tak naprawdę mnie interesowało w tym przypadku, żeby to trochę wyeksponować. Echo Boy, Studio Tape, Pan Man, żeby go troszeczkę spanoramizować. No i to jest cały beat. Na samym końcu jest jeszcze emulacja saturacji.
czyli gdzieś tam finalny kolorek, delikatnie podniesienie ataków z transientów Stop Verbal. No i tak, no i to jest cały nasz bicik. Pamiętajcie o czymś takim jak klątwa prewki, czyli... Broni jak Super Sonic, Dorant... Twój artysta jest przyzwyczajony do tego. Jeżeli zrobisz z bitem coś na totalnie inny sposób, bo on to usłyszy, jemu się to nie będzie podobać. A tak samo jak mix nie może... Broni jak Super Sonic, Dorant często... brzmieć totalnie inaczej niż to, co... dostał artysta, bo to jest uwarunkowane nagraniem, o tyle, o ile nie robimy jakichś hardkorowych, EDM-owych czy trapowych brzmień, gdzie jest miliard efektów na wszystkim, to może jednak trzeba ograniczyć takie ruchy. Jeżeli chodzi o sam EQ na wokalach, czyli tak naprawdę fazę czyszczenia, po pierwsze, chciałem sporo zachować basu. Ja jestem fanem zachowywania basu w wokalach tych okolic. 96 Hz to naprawdę nie jest głęboki cut. Nienawidzę tego. Dorant okay. Często wpuszcza soli. Jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli po drodze. To jest totalnie płaskie, totalnie nieciekawe. Broni jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli. Tutaj mamy tu ciepło, barwę. Broni jak Super Sonic. Po drugie, na korzyść basu, troszeczkę chciałem zdjąć pierwszej harmoniki, czyli w tych low-midowych okolicach. Broni jak Super Sonic, Dorant. Tutaj często pojawiają się rozmaite nosowe częstotliwości, tutaj nie było ich zbyt wiele, natomiast była to trochę taka radiowa barwa, która po prostu nie podobała mi się akurat na tą potrzebę. Goni jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić. I ten sweet spot jest tutaj, na poziomie, no, nieduże, nieduże katy. Goni jak Super Sonic. Nie podobała mi się ta trójeczka. Goni jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli, po drodze stadu mu go... Ona jest taka... To miejsce jest takie w tym przypadku plastikowe, nieprzyjemne i zrobiłem to na korzyść szósteczki 6-7. Jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli... I tutaj znalazła mi się po prostu ciekawa wartość, więc od tego etapu słucham wokalu w koniunkcji z bitem. Po czyszczeniu zawsze puszczam bit, patrzę. Jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli, jak Polak lubi do soli. W jaki sposób działa wokal z bitem? Po pierwsze chciałem dodać mu jakiegoś oldschoolowego koloru, wybrałem do tego Radiator. Mogłem do tego skorzystać z Saturation Knob, NLS Bass, Harmonix, czy jakiegokolwiek tak naprawdę innego. O, Mike Modellera. Testowałem też Mike Modeller z Avox Antares. Moje ulubione mic'i z tego Modellera to akurat Manley, Reference Gold i Sony C800G, które chciałbym sobie kiedyś sprawić, ale to jeszcze dużo muszę pomiksować ludzi, żeby zarobić na to kit. Także wbijajcie po miksiki. Radiator. Delikatnie podbity treble, znaczy delikatnie, całkiem sporo, 2,5 decybela. Natomiast ten analogowy high shelf tutaj po prostu mi bardzo fajnie zadziałał. Jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić. 2,5. Goni jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli, jak ciepło. Przyjemnie, wydajnie. Patent, który wymyśliłem specjalnie na potrzeby tego kawałka, bo kupiłem ten delay ostatnio i jest to bardzo ciekawa zabawka. Polega to na tym, że można sobie zgasić w ogóle moduł delayowy i skorzystać jakby z samego obciążenia taśmowego, po prostu jeżeli chodzi o kolorystykę. Goni jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić. Dry wet na 3%, natomiast... Goni jak Super Sonic, Dorant często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić. Tu po prostu jest z samego tego modułu jest taki brudny, springowy reverb, który no stwierdziłem, że idealnie mi pasuje po prostu na potrzeby tego otworu. A zapisałem sobie w ogóle ten preset jako Dirty Room.
reverb. Nawet tutaj nie trzeba było za bardzo ciąć. Goni jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli, jak po... Bardzo często dodaje delay do utworów w minimalnej ilości. Absolutnie minimalnej, a bo one delikatnie otwierają boki na wokalu, delikatnie poprawiają jego percepcję względem szczególnie podkładu. Goni jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić, nawiguje... Jest to rzecz, której w zasadzie taka psychoakustyczna, której słuchacz nie jest świadomy, aczkolwiek ona tam jest, więc delikatny reverbik, delikatny. Goni jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli, no i fed. Jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli po drodze... Field Effect Transistor to jest rzecz, z której wiedziałem, że skorzystam akurat na potrzeby tego kawałka, bo jest to kompresor, który po prostu brzmi w ciepły i elegancki sposób. Vocal EQ od Antaresa, Auto-Tuned Vocal EQ, czyli... Goni jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli, jak Polak lubi... Pitch Tracker wpuszczony w moduł ekwalizacyjny, dzięki któremu możemy sobie w dowolny sposób... Goni jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli, po drodze stado mogoli... Dostrajać ilości wartości harmonicznych, które chcemy w wokalu. W tym przypadku chciałem zdjąć z fundamentu troszeczkę, dodać trochę pierwszej, drugiej i trzeciej harmoniki, żeby dodatkowo wyeksponować tak naprawdę ten routing w wokalu, plus na samym końcu jest Goni jak Super Sonic, Doran często lekki back sandal, jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą buso. Czyli troszeczkę prezencji, troszeczkę powietrza, no i to jest cały nasz vocal chain, a tak jak widzicie, nic jakoś ekstremalnie skomplikowanego. W przypadku backing wokali jest to w miarę to samo do tape echoes, czyli do jego oczywiście tutaj jest momentami więcej, jest ścięte trochę góry, ścięte trochę dołu. Goni jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli, po drodze stado mogoli. Lekki pan man, ponieważ to jest jedna ścieżka backingowa, więc wypadało gdzieś tam ją otworzyć na lewo lub na prawo momentami. Generalnie no, ma to takie zalety, że nie trzeba jej po prostu podgłaśniać na rzecz głównego wokalu. Ona tam jest, ona nie zajmuje zbyt dużo miejsca, dodaje po prostu fajny vibe. Na koniec były jakieś skrecze, one są pocięte w miarę prosty sposób. Po prostu EQ. Tutaj w tych katach było trochę fajnych częstotliwości, które chciałem wydobyć. Sample na początku, który co prawda jest w innym kluczu niż sample główny z roadsami, ale okej. Okay. W sensie to było na początku, jest nawet ciekawie. Bo tutaj wjeżdżamy w jakąś ciekawą modulację skali, natomiast... I to już jest definitywnie off-key. Także do tego momentu się wydaje, że to jest celowo, a potem nie. Także... Ale okej. Okay. Nie będę się przewierdalał, to jest hip-hop, nie jesteśmy wykształceni muzycznie. Znaczy, kto nie jest, ten nie jest, ale... Fuck it. Mastering. Lekki klej. Czas mnie goni jak Super Sonic. Prosto, ważna rzecz. Soli, jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli, po drodze stado mogoli, myślą, że tworzą... Lampowy limiter i drugi limiter. Trupik. Na sam koniec. No i tak to wyglądało wcześniej. Goni jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli, jak Polak lubi dosolić, nawiguje se za pomocą busoli, po drodze stado mogoli, myślą, że tworzą hip-hop polis, szukają wielkiej doli, chcą być holi, ja wolę rym dojrzały jak... Czyli jest troszeczkę jaśniej, troszeczkę przejrzyściej, to jest w zasadzie to, co zazwyczaj robię z miksami od klientów.
trochę jaśniej, trochę przejrzyściej, trochę techniczniej. Można spokojnie ten track puścić na dłuższych, na wyższych głośnościach. On jest trochę poczyszczony, trochę bardziej zbalansowany, natomiast nie różni się jak Super Sonic, Doran często wpuszcza soli od tego, co było wcześniej. No i to wygląda generalnie w ten sposób. Także Kuras z nową płytą, niedługo, jak ją zrobimy. A w międzyczasie polecam fizyczki, Hałkę na chlebiu, płytek raczej nie będę robił. Gram jutro, ale to by the time you're gonna see this video, to już pewnie dawno będzie koncert zagrany, no ale jeżeli jesteś w Sopocie, to gram jutro w Sopocie przed Bartem. No i tyle. Kuras, Augustyn, wchodźcie na Insta. Ostatnio gra się dużo koncertów i swoich, i z Wirefallem, i DJ setów, także może gdzieś tam się zobaczymy na rejonach Elo. Bez glorii, Kuras stylu nikomu nie skroi. Dopisuje słowa do kronik, od lat podróżując po lupach jak lajkonik. Całego masz mnie od tak na dłoni, choć czas mnie goni. Nie chcę tkwić w monotonii, wolę pływać w toni, jak w brawach pogonu Luka Toni.